Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku robimy sobie orkę, oreczkę, runię, busierem na mapie Leningrad oczywiście, bo nie potrzebuję dwóch łąk, moje krowy mają się świetnie. W dzisiejszym odcinku jeszcze wodę pojedziemy dolać, na pewno pojedziemy brać wodę i będziemy chyba trawę zgrabiać, tak mi się wydaje. No i orzemy tutaj sobie łąkę, bo nie potrzebuję dwóch łąk do takiej ilości krów. Kozacki zestaw do orki, podoba mi się. Tu do rogu się dołożę, o ładnie, elegancko i ogień. Trochę mi zejdzie, zanim to założę. Dlatego w kolejnym odcinku będzie ktoś to orał. Michael, może artysta. Albo pewnie ja to po odcinku sobie założę. No bo jutro odcinek, jutro czyli we wtorek, odcinek z M-Creek'a. Tak, M-Creek. Pewnie będzie zbieranie kamieni jakieś i... To jest wapno, chyba będziemy działać. Są dosyć ładne, długie przejazdy. Czy nie wiem, czy oreć tak jak idzie pole, czy tak wężowato, czy to wyrównać sobie tak na prosto. Ja chyba tak wężowato sobie pojadę, bo to długie przejazdy, to fajnie będzie ubywać. Czy sobie to wyrównam? Będzie szło jak ta lawa. Fajnie zmiana biegów jest w tym busierku. Zresztą to było w poprzednim odcinku, widać jak trawę zbierałem dla krów. A i szczerze powiem, nawet nie pamiętam ile ty udało belek siana z tej łąki, ale dosyć dużo dało. Z tego co widziałem. Na koniec odcinka się przebiegnę. Mam pokazać, bo mam speedplayera, który nie jest na Mojave. To po prostu dostałem go. No i pełno kamieni tutaj widzę już jest. Tak więc będzie co zbierać tych kamieni. Ja nie wiem, czy będę zbierał kamienie. Czy może po prostu ktoś dostanie tą robotę? Zobaczymy jeszcze wszystko. To fajnie odkłada ten pół. Podoba mi się, te tekstury są kozackie. A to fajnie odkłada tą ziemię. No i elegancko. Jeszcze parę przejazdów i ten długi tutaj, ten cypel będzie skoszony. W sensie zaorany ten długie paski tutaj. Wtedy będą coraz krótsze. Też już będzie lepiej szło. Się szybciej szło. A takim małym zestawem to, no, pewnie raz w życiu będę orał. Na tej mapie. Choć nie wiem. Kozacki ten zestaw, ale trochę mały, jakby nie było. To i tak w ogóle dobrze, że na początek był pół. Nie musiałem kupywać. No tylko co kupiłem, to tą kosiarkę do tyłu, tak naprawdę na tym serwerze. To tylko to kupiłem. A za kontrakt powiem. Wziąć dotację, ale zapomniałem. Ile tych kamieni w tym roku?
Cyk. Albo może jednak będę orał takie teksturki, bym przyjść tak na prosto, co bym się starał. Tak więc, żeby było widać jakiś efekt na odcinku zaoraniu. Tego tutaj paskami będę orkę robił. Teoretycznie mogłbym tak półokrągły rypać, ale to też by było widać efekt orki, ale... Jednak jak jest prosto, to tak jakoś inaczej się orze. Nie wiem, czy na tym odcinku się tylko na owce skupimy, czy jeszcze jednak coś będę robił. Chciałem trochę tą trawę zgrabić. Czas razy dwa sobie gram, żeby sobie tam powoli leciał. A po wodę dla krów miałem jechać. Zapomniałem. To po odcinku wyskoczy, bo tam woda, to nic ciekawego praktycznie. Trzeba zobaczyć ile jest minut, 7 minut odcinka. Tak więc zrobimy sobie jeszcze 7 minut orki. I później zrobimy sobie 7 minut skrabiania. Moim głównym celem na ten odcinek to była orka. Tego chcę jak najwięcej zaorać. Dobra, 10 minut, czyli do 15 po. Pewnie ten busier z tym pługiem będzie na mnie co coś czuje. Ten film normalnie będzie zbierał uprzedzenia duże. No akurat Michael nie gra farminga i artysta. Tak więc fajnie. Przynajmniej godziny sobie dobiję do nich. Michael ma 45 godzin, a artysta ma 44 godziny, a ja mam 35 godzin. Tak jakoś myślę, że mam najmniej. Ale spokojnie. Od dzisiaj mam kwarantannę, także ja sobie na spokojnie ich dogonię. Bo oni do szkoły będą musieli iść, a ja nie. Będę miał chyba zdalne. Więc sobie ich dogonię. Po prostu do piątku mam kwarantannę, bo tam ktoś w klasie miał COVID-a i tak wyszło, że mamy kwarantannę tygodniową, klasową. Zawsze dobry tydzień. No i będzie można dużo odcinków nagrać. Przecież tak, pewnie zając mnie to i tak nie będę nagrywał, bo będę grał. Ale pewnie kontrakty będę robił na tym. Pewnie będę sobie kontrakty robił na odcinkach. Na lekcjach kontrakty będę sobie pewnie robił, żeby mieć kasę. Żeby kupować po prostu na odcinku fajne rzeczy. I żeby mieć kasę, tak? Kurczę, kozacko idzie orka tym zestawem. Właśnie ten Elegant zawsze mi się podobała ta mapa. No taki fajny klimat ma. Może nie do końca pola mi się podobają na tej mapie, ale łąki są kozackie. Bo pola są praktycznie płaskie. Poprzeczniaczka później, bo to do góry jeszcze będzie dało ranę. Więc teoretycznie nie wiem po co tak daleko to orze. Aż do drogi.
Jak mogę trochę szybciej teraz podnosić. Będę chyba trochę szybciej podnosił, zawracał po prostu szybciej. Fajnie idzie ta orka, podoba mi się. Podoba mi się też ilość kamieni, która jest. Poprzeczniaczkę musiałem sobie zrobić, tak? Czy bo generalnie zamysł był generalnie, że... Generalnie tak. Na początku był zamysł, tak jak idzie tutaj mięsa, tak? Tak wężowato orać. No ale potem jak stwierdziłem, że położę sobie tak, jak powinno się orkę robić. Czyli jeden na bok drugiego i prosto, przede wszystkim. Aby nadmiernie tego pługa tam nie wyginać. Też wiem, że to farmingu nic nie robi, ale... Choć trochę. No i dobra, i tak tutaj będę się doorać, to po co dalej orać? Kozackie z tym busier. Nie dość, że miejsce zawraca, to... Jeszcze kozacko biegi zmienia. To jest najlepszy ciągnik. Ten ciągnik chyba będzie do końca. Chociaż do głupiego paszowozu, żeby kręcić, to też już będzie fajny ciągnik. No mamy sierpień. No chyba rzepak na pierwszy sezon będzie trzeba zasiać. Ze zbóż to ja tutaj dochodu nie będę miał, tylko głównie w krowy tutaj będę miał z krów dochód. Myślę, że te 15 krów to jest najlepsza opcja na razie. Na start idealnie. Przez długi czas będzie chyba te 15 krów, tak mi się wydaje. No bo tak naprawdę nie mam gdzie tych krów postawić. Jakbym chciał jakąś większą worę. Tak więc no ciekawie, ciekawie. O, teraz trochę szybciej opuściłem. Puk. W sumie nie wiem czemu, ale... O, dobra, ładnie odcięte, to teraz już będzie tutaj krótszy przejazd. Kurde, tak kozacko się orze, że jeszcze sobie położę z 5 minut. Fajnie się tym zestawem już robi. Nawet dość duży areał położyłem. Jak na ten zestawik. O, zapisywanie. Oczywiście. No ja chciałem zobaczyć tutaj. 40 arów jest zaorane. No przy okazji będę wiedział, ile to pole ma arów. Są to bardziej hektarów. No to około hektara powinno być. Bo jest 47 arów już. No tak więc fajnie. Czy trochę bliżej? Jakby można było poprzeczniaczka zrobić. No bo bez poprzeczniaczka to nie idzie orka. Elegancko tu wam powiem, idzie orka. Dobra, robię ostatni przejazd i idę ten. Tak, miniaturkę się zrobi jakoś tutaj.
O ile mamy minut? 15 minut, no to dobra. To idziemy trochę pozgrabiać. No i dobra. Ładnie wyrównałem tutaj do tego długiego. Tam pewnie pomaluję to trawą, żeby ładnie to było. Bo tam poczyniaczka nie uśmiecha mi się robić. Nawet zbytnio nie ma gdzie. No i dobra. Ale coś w tym stylu nie tylko. Nie wiem, dobra, ale gasimy buziera. No puchy teraz zaorane. Także idziemy do Rigi Traka. Do elektryka i jedziemy to grabić. Pierw chcę tą górę zgrabić, bo tam jest fajny teren. Tak więc ja chcę tą górę pierw chcę zgrabić. Tak więc Rigi Track trochę w dupę dostanie tutaj. Chodzi o tą górę tutaj. Na razie nie mam pomysłu, jak to zgrabiać. Tego raz koło sobie przelecę tego. O, tutaj to on zdechnie. A jednak nie. Busier był już do areapy tutaj. Ale ten jest busier. O, i w tę stronę będę zgrabiał sobie łąkę. Przecież na razie ten kawałek. Bo później wiadomo, że w tą stronę, tak jak gdzie tutaj. Nie chciałem się podnosić, dlatego takie kółko walnąłem, jakby ktoś pytał. Tak więc fajnie, ciekawie. Oczywiście to całe na kieszonkę pójdzie. Bo siana mam... myśli dużo. Chyba, że zobaczę, że będzie dużo kieszonki. Co jest? Już wróciliście? No, no już w domu sobie jechałem, już powrotem. Czemu? Bo dziadek dzwonił, że babka wyjeżdża z muru. Jo? Dobra, robimy tak, o. I cyk, jedziemy. Z tematem zgrabiania. Fajnie to idzie zgrabianie, nie powiem, że nie. Ja na pewno to po odcinku będę sobie zgrabiał. Już na kolejny odcinek. Było to pograbione cała łąka. Niby ta łąka cała zgrabiona już była na odcinek kolejny. No i tam chyba będę orał dalej.
Tak mi się wydaje. Bo nie wiem, czy ktoś będzie chciał orać w kolejnym odcinku. Na kolejny odcinek, jak już mam plan zrobić już zbieranie kamieni i tą kiszonkę tutaj. Dlatego to musi być przed odcinkiem ogarnięte. Orka. A to zajdzie jeszcze z godziny, jak nic. To już praktycznie nie mam co dograbić. Dlatego ten pokos będzie taki... taki chudziutki. No bo nie mam co tam dograbić już. No i dobra, i to tak to może być chyba zgrabione. O, to tak może być zgrabione. Oj, tak jakoś. Oj, to może już być tak zgrabione. Tutaj ten róg to się wygrabi. Jak będzie się tak... Dobra, także jedziemy tutaj grabić. Na pewno większa zgrabiarka by miała lżej, nie? Bo bym już pokos od razu za sobą kręcił. A tak to muszę z dwóch przejazdów robić pokos. Tak, ten pierwszy pokos będzie taki ciulowy, no bo ten kamień trzeba ominąć. No i drugi też, a za trzecim już będzie to prosto. W sumie jakbym jechał od miedzy wtedy z przyczepą tam zbierającą, to lepiej by było. Jakbym od granicy całe pole, ale stwierdziłem, że jednak nie pojadę od granicy i w środku zostało i tak wyszło. Powiem wam, że w jedną stronę to ładny kawał jest. No, solidny kawałek drogi w jedną stronę. A więc pokosy będą fajne. Dla kogo kto to będzie zbierał? Nikt nie gra farminga dobrze. Przynajmniej będziemy trochę więcej godzin. Bo Michael mi odjechał na 10 godzin, artysta na 9. Tak więc... No. Tak więc teraz jak będę ogarniał save'a, to też jeszcze z godzina zajdzie jak nic. Przez same grabienie jeszcze z pół godziny zajdzie. Jak nie lepiej. Orka też za pół godziny. Może nawet godzin... No może... Nie no, godzina nie, ale tak z pół godziny na pewno orka jeszcze zajdzie. Tak więc no. Tak więc fajnie. Nie powiem, że nie, no bo fajnie. No, no nie miałem dodatku Alpin 19, także dlatego chciałem grać na tej mapie. Ja to już wiedziałem, jak była 19, że trzeba... Nie trzeba teoretycznie. No właśnie, trzeba do 19 wejść wreszcie. Odcinek nagrać, ale to jutro się nagra. Z Felsbruna coś trzeba wreszcie nagrać. Wrzucić. I Włośnicę, żeby dokończyć.
No to tak nie może być, że jest 22 już, a ja mam jeszcze serię niedokończone w 19. Tak bez słowa pożegnania to też tak średnio. Pewnie Fezbom to jeszcze będzie się ciągnął rok. Więc moje... Tutaj już pewnie wyjdą młody. Fajne z 22, także 22 będzie grana, tak mi się coś wydaje. Dobra, tak jakoś ten pokus tu zrobi. No i akurat tutaj jeszcze akurat tego grabionego, w sensie tego, co przy czapą przejechałem. Akurat jeszcze ten pokus wyjdzie, także chyba nawet dobrze wyliczone to było. Robię takie wygięte te pokosy, żeby jak najwięcej w ten pokos wlazło. I tam aż na dół znowu muszę jechać? Chyba tak. Chyba takie długie pokosy będę robił. Jakby ten co zbierał się nie nudził. A ty ze zgrabiarką kombinowałem. No mogłem tutaj do prostego i... Już naprawdę, tak mógłbym tutaj do tej górki dojechać i już zawrócić tak naprawdę. Ale po co? I teraz to do drzewu, że na sam dół nie będę zjeżdżał, bo to nie opłaca mi się. To jest taki zakręt, to jest... Dobra, to się później... A to później wykombinuję sobie, jak to zrobię. Już po odcinku będę myślał. A tu jest kąt prosty, no to widać, że tu trzeba już podnieść, tak. O 15 aż? Nie, przed 15. A jest 15.30, dobra, to kończymy ten odcinek. Robię ten przejazd. Ten przejazd robię do końca i kończymy odcinek, no bo już czas. Już pół godziny będzie mi odcinka. Już tam było chyba z 17 nocorki. Tak więc no, trzeba kończyć. O, będzie tutaj do tego zbieranego przyczepu, to będzie jeszcze ten pokaz. Akurat widzę. No, miejscami będzie grubszy, miejscami będzie chudszy z tego co widzę. No, tutaj widzę, że chyba na raz to wezmę. Przegrabię. Tak, tutaj chyba widzę, że na raz będzie. Z tej strony. A tam poza zakrętem, tam za zakrętem. A już będzie na dwa razy musiało przejechać. O, tu będzie na raz trzeba tylko przejechać. Tak jest dobra, ja sobie to pograbię ładnie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Za 3 dni na Allen gracie, tak? Albo 4, zależy czy nagram 19 w Facebooku, jak nie nagram 19 w Facebooku, to za 3 dni, tak. Na Baleronie byłem, odcinek wrzuciłem. A teraz M-Krik został. No i dobra. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. No sobie to będę dalej grabił. Będzie taki pokosik słaby widać. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, podajcie się kolejnym filmie. O, 30 minut prawie. No, dobra. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się. Cześć! Co tu się stało? Dobra, także na razie. Do następnego odcinka. A jutro już kolejny odcinek, czyli wtorek. M-Krik, odcinek numer 2. Na razie, trzymajcie się. Cześć! To na tyle.